Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie pana, wszystkich radiosłuchaczy. Pani poseł, tytuł z Rzeczpospolitej. Gospodarka wrzuciła szósty bieg. Nieoczekiwana nadwyżka budżetowa, rosnąca produkcja przemysłowa i handel, podwyżki płac, malejące bezrobocie. To wszystko nie pochodzi z propagandowych biuletynów partyjnych Prawa i Sprawiedliwości, lecz z twardych danych GUS. A mnie interesuje, jak władza chce się podzielić tą obfitością z ludem. Bo chyba powinna. Ależ oczywiście, że powinna i władza, rząd Prawa i Sprawiedliwości już to robi w postaci przeróżnych inwestycji. Jeśli chodzi o Opolszczyznę, to tutaj naprawdę mamy powód do radości, do dumy, bo to w jaki sposób Opolszczyzna została doceniona poprzez różnego typu inwestycje, czy też no powiedzmy programy. Mam na myśli inwestycje drogowe. No właśnie, jakieś przykłady. Jak nas dopieszczono? Panie redaktorze, pierwsza podstawowa rzecz, 5 bardzo ważnych inwestycji, na które Opolszczyzna czekała na niektóre ponad 20 lat. Mam na myśli obwodnicę Niemodlina, Myślina, Kędzierzyn-Koźle, obwodnica Praszki, Olesna. To jest kwota ponad 1,5 miliarda złotych. Dalej, kolejna sprawa to jest droga Odrzańska, o której niestety przez wiele, wiele lat głośno się mówiło, ale w tym kierunku nic się nie działo. Mówimy o żegludze po Odrze, tak? Oczywiście, czyli przywrócenie żeglugi na rzece Odrzeń i nie tej żeglugi, która powiedzmy na dzień dzisiejszy funkcjonuje, tylko tu chodzi o przywrócenie czwartej klasy żeglowności. Szanowni Państwo, to można powiedzieć, ten proces już się rozpoczyna. Opolszczyzna, odcinek Odry na Opolszczyźnie będzie jako pierwszy w kraju realizowany. Będą usuwane wąskie gardła na korycie rzeki Odra. No też mam tutaj na myśli budowę nabrzeża portowego w elektrowni Opole. Ale mało tego, w zeszłym tygodniu, w piątek na Opolszczyźnie gościliśmy wiceministra infrastruktury, pana ministra Bitla, który przywiózł kolejną wspaniałą wiadomość i kolejne ogromne środki, prawie 0,5 miliarda złotych na modernizację infrastruktury kolejowej. Także jeśli chodzi o Czyli to będą nowe połączenia kolejowe, czy przywróci się stare, czy te, które istnieją teraz, będą po prostu szybsze, nowocześniejsze? Oczywiście, tu chodzi o wiele elementów, które będą miały wpływ na lepsze, komfortowe podróże właśnie polskimi kolejami, a to ma Na to składa się wiele elementów, między innymi dworce, między innymi te wszystkie trakcje kolejowe, między innymi też... Czy będzie więcej pociągów? Chodzi o to, żeby na przykład Opolanie zarzucili dojeżdżanie samochodem do pracy i przesiedli się na pociągi. Ależ oczywiście o tym też jak najbardziej myślimy, głośno mówimy o takiej potrzebie w momencie, kiedy mamy duży, bardzo duży problem, jeśli chodzi o smog. Ten smog również bierze się z bardzo dużego nasilenia. No i o drogi są ciasne. I to w bardzo dużym stopniu pomogłoby w likwidacji wielu problemów, między innymi bezpieczeństwo na drogach, ale też drogi, kolej, woda. Tak. Co jeszcze? Następna sprawa, panie redaktorze, też możemy się tutaj naprawdę cieszyć z Wydziału Medycznego, który od tego roku rozpoczął już nabór. Z tego, co wiemy, zainteresowanie było i jest bardzo duże. Uniwersytet Opolski doczekał się tego Wydziału Medycznego. To również staraniem... Wiem, bo świadkowałem jeszcze jako pracownik Uniwersytetu tym zalążkom, gdzie wszyscy mówili, nie uda się wam, co oni chcą, o czym oni myślą. Medycyna w Opolu chyba powariowaliście, a jednak jest. Ale ja mam tutaj takie pytanie, czy to dzięki tym, nadwyżkom budżetowym, dzięki dobrej sytuacji gospodarczej jest uniwersytet? Ależ oczywiście, panie... Ja bym też stawiał na pewną determinację władz, na przykład pani Piątkowskiej. Determinacja władz oczywiście, tylko że
to te wszystkie pomysły, o których dzisiaj głośno mówimy, wszystkie pomysły, które mogą ziścić się, może dojść do realizacji, związane są z jednym podstawowym elementem. Finansowaniem. Kasa. Kasa. Bez kasy nie ma nic. I jeśli tej kasy nie było wcześniej, to pomysłów można było mieć mnóstwo, mogła być pełna głowa pomysłów, ale nie było na to pieniędzy, nie było dobrej woli częstokrotnie na to, żeby takie rozwiązania wprowadzać. Ja mam na myśli również też Akademię Morską w Kędzierzynie-Koźlu, która również niebawem powstaje. To brzmi bardzo mocno, Akademia Morska, znaczy wiadomo, że chodzi o oddział Akademii Morskiej. Filia Akademii Morskiej. Brzmi dostojnie i tak z rozmachem. Dokładnie, z tego się też bardzo... Będzie się tam kształcić co, marynarzy morskich, tak, ale chyba również też rzecznych też. Też, też. Oczywiście. Na potrzeby tej odrzańskiej drogi wodnej. Natomiast jeśli chodzi o te kolejne sprawy, o które wspólnie zabiegamy jako Prawo i Sprawiedliwość tutaj regionu opolskiego, tutaj mam na myśli przede wszystkim wojewody opolskiego. No nieskromnie powiem, że w te sprawy zaangażowana jestem również. To kolejne inwestycje drogowe, kolejne obwodnice, czyli obwodnica Strzelec Opolskich, druga przeprawa mostowa. Strzelce będą miały wreszcie swoją obwodnicę. No, jest to też na bardzo dobrej... Pani poseł, kiedy? No, w najbliższych latach, bo tu już muszę powiedzieć w najbliższych latach, dlatego że... Ale nie stu. Nie, nie, nie. Dlatego, że ten proces przygotowywania tej pełnej dokumentacji, no... Jest potrzeba około 3 lat. Strzelce Opolskie, druga przeprawa mostowa, w brzegu obwodnica wschodnia Prudnika i oczywiście bardzo mocno zabiegamy o dodatkowy pas na autostradzie A4 i zjazd. To są takie... Pruszkowie. Okolicach Pruszkowa. To są takie bardzo ważne inwestycje, ale to nie wszystko, bo proszę spojrzeć, że to właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o Opolszczyznę, zostały powiększone specjalne strefy ekonomiczne, które dały również impuls rozwoju gospodarczego. Mam tu również na myśli swoje miasto Prudnik, dzięki temu, że mamy tą strefę przemysłową, mamy również firmę amerykańską, która na chwilę obecną zatrudniła ponad 150 osób. Ja i nie tylko ja, my zawsze głośno o tym mówiliśmy, żeby można mówić o rozwoju, potrzebne są przede wszystkim dwa podstawowe elementy. Specjalne tereny przygotowane, odpowiednio przygotowane pod inwestycje. Pod inwestycje. Dwa, to jest odpowiednia infrastruktura, która, że tak powiem, pozwoli na łatwy dojazd do tych stref przemysłowych i w tym czyli kierunku drogi, uzbrojenie, idziemy. No jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, również wszystkie szpitale, które publiczne szpitale zostały wpisane do sieci szpitali, mają finansowanie. Zabiegamy bardzo mocno o to, żeby Opolszczyzna dostała dodatkowe środki finansowe na opiekę zdrowotną, bo znamy też potrzeby, jakie są i jeśli chodzi o to, co skapnie dla Opolszczyzny, no już dużo kapie i będzie jeszcze. Więc. To miłe, ale bo to wszystko tak, gdyby ktoś z opozycji nas, albo ktoś niechętny, albo ktoś krytyczny wobec rządu nas słuchał, pomyślałby, że tutaj mamy taką litanię propagandy sukcesu. Opozycja twierdzi, że te wszystkie sukcesy, którymi rząd się tak bardzo chwali, a zwłaszcza ta nadwyżka budżetowa, że to jest tylko sprytne żonglowanie liczbami, sprytne żonglowanie danymi, a i tak skończy się to ogólnym zadłużeniem i katastrofą. Jak pani komentuje takie kontry? Wczoraj dość mocno pokłóciliście się o to w loży radiowej, którą prowadziłem i nad którą z trudem zapanowałem. Ależ oczywiście, że nie jest to sprytne żonglowanie, jak pan to określił. Natomiast, to nie ja tak określam, to oni, opozycja. Jak pan przytoczył, tak oczywiście, przepraszam. To są po prostu realia i fakty. Pakiet paliwowy, uszczelnienie VAT-u spowodowało to, że na dzień dzisiejszy możemy cieszyć się dodatkowymi wpływami do budżetu państwa polskiego.
przecież też nie tak dawno podawane były oficjalne dane, jak wzrosły przychody, jeśli chodzi o Orlen, tak? No przecież skądś to się wzięło, tak? To jest właśnie pakiet paliwowy. W ogóle zdumiało mnie, że tak wiele państwowych spółek, które dotąd przynosiły kolosalne straty i były na krawędzi bankructwa, zaczęły zarabiać niezłe pieniądze. Skąd się to wzięło? No właśnie, wystarczy gospodarnie, przejrzyście prowadzić te... Myślałem, że pani powie, wystarczy nie kraść. Dość mocne i modne ostatnie opowiedzenie, na które opozycja bardzo się oburza. Nie wiem, dlaczego bierze to do siebie. Uderz w stół. Jak to się mówi, jak to jest w powiedzeniu? A teraz muszę uderzyć w stół, ponieważ czas tej audycji się kończy. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Katarzyna Czochara, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.